Czy młodzież ma możliwość włączania się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kreowanie polityki lokalnej? W Chorzowie bardzo prężnie działa Młodzieżowa Rada Miasta i to jest chyba taki najlepszy adres dla młodych ludzi, którzy chcą zaangażować się w sprawy lokalne, którzy chcą spotkać się z decydentami, czyli z prezydentem, z Radą Miasta. Mają tutaj dostęp do pracowników biura prasowego, którzy też kontaktują ich z dyrektorami poszczególnych wydziałów. Dzięki temu, kiedy mają jakiś problem albo sprawę do załatwienia, no to od razu na dzień dobry mają te kontakty i wiedzą, do kogo się zgłosić. Więc jeśli ktoś z młodych ludzi chciałby się zaangażować w Chorzowie w taką politykę lokalną, czy w ogóle w jakąkolwiek formę działalności na rzecz społeczności lokalnej, to Młodzieżowa Rada Miasta to jest dobry adres. Oprócz tego lokal hashtag Wolka, czyli to miejsce na ulicy Wolności, o którym decyduje młodzież, to oni ustalają, jakie warsztaty tam się odbywają. Też za takim wolkowym barem, czyli miejscem, gdzie serwowana jest w tym przypadku kawa i herbata, też stoją młodzi ludzie, więc to jest też takie miejsce, w którym można się wykazać i w którym można się zaangażować. Ja nie ukrywam, że od zeszłej kadencji próbujemy zaktywizować młodzież, jest to jedno z moich zadań. Chcemy stworzyć w Mikołowie społeczeństwo obywatelskie, mamy Radę Seniorów, od roku mamy Młodzieżową Radę. Jednym z takich naszych zadań była właśnie aktywizacja młodych osób. Bo wiemy z badań, Mikołów chyba tutaj nie jest wyjątkiem, że osoby w wieku 18 do 26 roku życia są najmniej aktywne w naszym społeczeństwie. I myślę, że nasza rola jako zarządzających miastem jest wciągnąć ich w ten proces zarządzania. Choćby wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej pokazały, że jest wiele osób w Mikołowie zainteresowanych partycypowaniem w zarządzaniu i które interesuje się tym, co się wokół nich dzieje. Młodzi w Chybiu dają radę. Zaangażowanie młodych ludzi w działania prospołeczne jest ogromne. Najłatwiej mi je obserwować w obszarze działania Gminnego Ośrodka Kultury czy Amatorskiego Klubu Filmowego Klaps. Bez zaangażowania, bez wsparcia, bez poświęconego czasu i dzielenia się umiejętnościami przez młodych ludzi ani GOK, ani Klaps nie mogłyby działać. Bez nich nie udałoby się przeprowadzić żadnej imprezy, żadnego przedsięwzięcia, żadnego projektu. A my zawsze możemy na nich liczyć. Rzeczywiście obszar tych zaangażowań jest ogromny. Ilość organizacji i grup, w których się skupiają, również. Natomiast wpływ na kształtowanie lokalnej polityki znikomy. Coś trzeba z tym zrobić.